co się stało i potrząsnąć ramionami, ponieważ może dana osoba tylko śpi albo sobie odpoczywa. Więc trzeba nie tylko powiedzieć, ale także ją pozdrowić. A międzynarodowy numer? 112. Bardzo dobrze. I teraz jesteśmy dokładnie. Jeżeli znamy ulicę, to ulicę. Jeżeli nie, opisujemy dokładnie miejscowość i miejsce, gdzie się znajdujemy. I witam przede wszystkim wszystkich nauczycieli, którzy pomagają nam realizować program Ratujemy, Uczymy, Ratować. W 2005 roku ruszyliśmy z tym programem. Musimy sobie usiąść. Wzywamy, idziemy do kuchni po lód. Jeżeli nie idziemy do kuchni, idziemy szybko pod kraj. Moczymy koszulkę. Oboje tutaj go ścisnąć. Delikatnie. Ok? Delikatnie możemy ścisnąć nos. Dlaczego nie wolno brać głowy do góry? Kto wie? Musielibyśmy łykać tą krew. Najczęściej pęka cienkie naczynko w nosie i wtedy krew nam leci. I wtedy wielu z was jest zdenerwowany, wystraszony. Co zrobić, gdy wasz kolega, koleżanka czy w szkole zobaczycie nagły atak padaczki? Posłuchaj, też jest bardzo duży atak śliny, że bardzo dużo śliny wypływa. I przede wszystkim wygrywać, nie wkładać w panikę. Jeżeli osoba leży, usuwamy wszystkie przedmioty naokoło, ok? Usuwamy wszystkie przedmioty naokoło. Wtedy ta osoba spokojnie musi leżeć i przeczekać ten atak. Najważniejsze, co jest waszym zadaniem, to mówisz spokojnie, nic nie będzie, jestem przy tobie, nie denerwuj się, żeby ona też wiedziała, że ma wsparcie w tobie, ok? Przede wszystkim, ona będzie... Możesz zapytać się, czy potrzebuje twojej pomocy. Jeśli osoba ci nie odpowie, musisz sprawdzić, czy się porusza. Być bliżej, przymocnij i potrząśnij, powinieneś wezwać pomoc. Pamiętaj, to jest najważniejsza rzecz, którą musisz zrobić. Pomocy! Przedstaw się. Nazywam się Marek Kowalski. Powiedz, ile masz lat. Mam 11 lat. Powiedz, gdzie się... Było w drzewo. Aha, nie miała kasku. Powiedz, dlaczego potrzebujesz pomocy. Nie reaguje na moje zawołania. Jest chyba nieprzytomna. Dziękuję. Przyjąłem zgłoszenie. Wysyłam kareczkę. Jak dotąd spisałeś się na szóstkę. Rybki nie mogą żyć bez... Połóż jedną rękę na czole dziewczynki, drugą na brodzie i delikatnie odchyl głowę do tyłu. Przymyśl swój policzek i ucho do ust i nosa koszulkę unosi. Pamiętaj, musisz to zrobić bardzo dokładnie. Dlatego trzymaj swój policzek i ucho blisko przy ustach poszkodowanej i obserwuj kartę. Tylko krok po kroku będę omawiał moje czynności, które po kolei robiłem. Dobrze? A później następnie sami się już ćwiczyć całą akcję ratunkową. Osoba starsza, tak jak powiedziałem, wracała z zakupu, pewnie zasłabła. Ktoś pomoże! Cypia, słyszysz? Chodź tu szybko! Masz telefon, zadzwoń na 112, przedstaw się, powiedz, że... Powiedz, że osoba jest nieprzytomna i nie oddycha. Jest osoba nieprzytomna i nie rozłamy się. Wtedy od razu łączycie się z ratownikami GOPR-u. Warto sobie go zapisać w komórce. Bo wtedy od razu dodzwaniacie się do GOPR-u. Nie pod 112, chociaż pod 112, jeżeli zadzwonicie, to też błędem nie będzie. Bo was od razu połączą właśnie z ratownikami GOPR-u. Ale jeżeli jesteście w górach, warto sobie zapisać ten numer i zapamiętać.